Guten Tag, Hallo, witam w serii Ściąg. Tym razem zajmiemy się odmianą czasowników haben i sein w czasie przeszłym preteritum. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tej prezentacji. Jeśli jesteście na poziomie A1 albo A2, to tę prezentację należałoby obejrzeć. Zaczynamy od razu od odmiany czasowników haben i sein w czasie przeszłym. Ich hatte, miałem du hattest miałeś. Er, sie, es, hatte. On, ona, ono miało. Wir, hatten. My mieliśmy. I, hatet. Wy mieliście. Sie, sie, hatten. Oni, one. Pan, pani, panie, państwo mieli. Odmiana czasownika sein, być. Ich, wa, Ja byłam. Du, warst. Ty byłeś. Er, sie, es, wa, On, ona, ono było. Via waren, my byliśmy. Ia wart, wy byliście. Zizi, oni, one, państwo, panie, panowie itd. byli, czyli waren. Zwróćcie uwagę, że wszystkie czasowniki w czasie przeszłym preteritum odmieniają się według schematu, który jest w kolumnie zaraz za zajmkami osobowymi, czyli ich i er, jest, nie ma żadnych końcówek. Du, końcówka syty. Via en, ia ty. Z EN. E jest w nawiasie, ponieważ jeśli nasz czasownik będzie się kończył na E, to nie będziemy dodawać następnego E. I tak jest w przypadku czasownika HT. Natomiast czasownik VAR nie ma na końcu E. Jest RY na końcu, tak? To musimy dodać końcówkę EN, pełną końcówkę EN. Taka odmiana, jak tu przedstawiona w tabelce, dotyczy wszystkich czasowników w czasie przeszłym preteritum, nie tylko Haben i Sein. A teraz drobne ćwiczenie na przypomnienie odmiany czasownika Haben w czasie teraźniejszym i w przeszłym. Przy okazji powiem, dlaczego warto obejrzeć tę prezentację, ponieważ te dwa czasowniki Haben i Zain bardzo powszechnie są stosowane, jeśli chcemy coś powiedzieć, że coś mieliśmy albo gdzieś tam byliśmy. A więc zaczynamy. Twoje zadanie przetłumacz. Masz ściągę, niebieski kolor to czasownik haben w czasie teraźniejszym odmiana i powinieneś już tę odmianę dobrze znać. I czasownik sein być, znowu na niebiesko odmiana w czasie teraźniejszym. Przetłumacz na język niemiecki. Witam tutaj moją uczennicę, mam nadzieję, że chętnie wykonasz to ćwiczenie, bo na pewno chcesz sprawdzić, czy potrafisz używać obu tych czasowników. Mam to i habe. Miałeś du hatest. A teraz zrób dalej samodzielnie. Masz, du hast. Miała, sie hat. Mają, sie haben. Mieliście, ja hattet. Jesteś, du bist. Byłem, ich war. Jesteście, ja seid. Byliśmy, wir waren. Pan jest, sie sind. Byliście, ja wart. No proszę, jaką wprawę masz. Gratuluję. A teraz uzupełnij formami czasowników Mieć i Być w czasach prezens i preteritum. Tym razem trzeba zatrzymać na pewno prezentację, zastanowić się, co wpisać, rozwiązać to ćwiczenie i po rozwiązaniu znowu uruchomić prezentację, a ja na następnym slajdzie powiem, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Stel Wir waren drei Wochen am Meer. Wyobraź sobie, byliśmy trzy tygodnie nad morzem. Das Wetter war schön. Pogoda była piękna. Wir hatten wirklich Spaß. Mieliśmy naprawdę dużo radości. Aber jetzt ist euer urlaub vorbei, ale teraz wasz urlop minął, ja seid wieder in der Arbeit, jesteście znowu w pracy und habt eine ganze Menge zu tun. I macie całe mnóstwo roboty. I następny mini-dialog. Katarina, was ist los mit dir? Du warst doch molich und hattest immer ein paar kilo zu viel. Katarina, co z tobą? Ty byłaś zawsze przy kości i miałaś zawsze kilka kilogramów za dużo. Na to Katarina odpowiada. Die Zeiten sind schon vorbei. Te czasy już minęły. Ich esse keine Süßigkeiten. Nie jem słodyczy. Ich bin schlank. Schön und habe mehr lust auf Bewegung. Jestem szczupła, piękna i mam więcej ochoty na ruch. I trzeci mini dialog. Hast du ein Tier zu Hause? Czy masz zwierzę w domu? Nein, aber ich hatte mal ein MeerSchweinchen. Nie, ale miałem kiedyś świnkę morską. Es war schwarz und braun und es hatte i ma lust auf Gurken. Była czarno-brązowa i miała zawsze ochotę na ogórki. I następny mini dialog? Warst du schon in Deutschland? Byłeś już w Niemczech? Nein, aber ich habe vor, nach Berlin zu fahren. Nie, ale mam zamiar jechać do Berlina. Da studiert mein Internetfreund. Tam studiuje mój przyjaciel internetowy. Er ist 20 Jahre alt und hat eine eigene Wohnung. On ma 20 lat i własne mieszkanie. Warum warst du heute nicht in der Schule? Wir hatten doch die Klassenarbeit in Bio. Dlaczego nie byłeś dzisiaj w szkole? Przecież mieliśmy klasówkę z biologii. Weißt du, ich hatte gestern Durchfall und mir war übel. Wiesz, wczoraj miałem rozwolnienie i było mi niedobrze. Heute habe ich einen Termin beim Arzt. Dzisiaj mam termin u lekarza, czyli jestem zarejestrowany do lekarza. Ich glaube, ich habe eine Magen-Darm-Entzündung. Myślę, że mam grypę żołądkowo-jelitową. I na koniec, jak zwykle ściąga. Czasownik mieć i być w czasie przeszłym. Odmiana. Pod spodem krótki dialog, w którym zaprezentowane jest użycie tych czasowników w zdaniach w czasie przeszłym preteritum. Zdania budowane są dokładnie tak samo, jak zdania w czasie teraźniejszym. Zamieniamy tylko formę czasownika w czasie teraźniejszym na formę w czasie przeszłym. Warum hattest du keine lust auf Eis? Dlaczego nie miałeś ochoty na lody? Ich war krank und ich hatte halsschmerzen. Byłam chora i miałam bóle gardła. Hattest du auch Fieber? Miałeś też gorączkę, czyli krótkie wykorzystanie w zdaniu twierdzącym i w zdaniach pytających. I przypomnę jeszcze, że odmienione czasowniki haty i war są zawsze na drugim logicznym miejscu, chyba że jest to pytanie o rozstrzygnięcie wówczas jak zwykle na pierwszym miejscu. Pod spodem znajdziecie link do czasowników haben i sein w czasie przeszłym preteritum na stronie niemiecki.co. W międzyczasie zapraszam do ćwiczeń w grupie na stronie na Facebooku Niemiecki w Szkole. A ja się z Wami jak zwykle już muszę pożegnać. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.